Cześć kochani, witam Was serdecznie kolejnego dnia. Chciałam Wam pokazać, jak właśnie wygląda nasz poranek. No i to, co widzieliście przed chwilą, no to tak wygląda. Tak wyglądają powyrzucane zabawki właśnie z tych pudełek. Bo pierwsze co, to mały musi wszystko wyrzucić, żeby sprawdzić, czy mu się stan zabawek zgadza. No i potem łapie piloty, które są zazwyczaj na stole, bo zazwyczaj zapominamy o tym po prostu, żeby je schować. No i lata z tymi pilotami, jest cały szczęśliwy. No i przy okazji włącza sobie telewizor zawsze, bo już tak opanował te wszystkie guziczki, że potrafi włączyć sam telewizor. No i generalnie wiem, że nie powinien tego robić. Jak człowiek zmęczony zapomni o tym, żeby pochować te piloty, no to niestety każdego ranka on za nie chwyta, potem staramy się jemu ich nie dawać i wyłączać telewizor i wszystko, no ale nie zawsze tak się da. No a tak w ogóle to chciałam Wam powiedzieć, że no przyszedł mój mały tuliś teraz. Tak w ogóle to chciałam Wam powiedzieć, że tym glutkiem wczoraj się bawił i zobaczcie, jak mało już go zostało, bo on po prostu wysycha. Jak się nim bawi, to bo to jest wodniste, no i ta woda wysycha. I wczoraj prawie godzinę czasu się tym bawił, aż byłam w szoku, że po prostu tyle jedną zabawką się bawił. Więc chcę iść do Pepka albo do Kika, albo gdzieś, nie wiem gdzie może być to i kupić mu w jakichś jeszcze innych kolorach, bo to w ogóle ma w sobie taką kulkę, która świeci, no i wiecie. No i taka świecąca kulka i ten glut. I ja Wam wrzucę, bo ja nagrałam, jak on się tym bawił, więc wrzucę Wam tutaj przebitki. No, a teraz to idziemy zjeść śniadanko, ubrać się. Właśnie, słuchajcie, wróciłam z Lidla, jest 10 po 12, mały zaraz idzie spać, tak więc mam jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia, ale chciałabym Wam pokazać moje zakupy, no i jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, chciałabym niestety się poskarżyć na moją nową torebkę z Witthena, mianowicie dlatego, że te magnesy, które tutaj są, w ogóle nie trzymają, a jak trzymają, to tak bardzo słabo, że jak mam portfel i w ogóle coś tam włożone do tej torebki i ją założę na ramię, to potrafi się po prostu samo odpinać i tak odstaje i bardzo brzydko wygląda. No i jestem trochę zła na tą torebkę i nie wiem, co mam za bardzo zrobić. W ogóle też zastanawiam się nad zmianą paska, żeby zamiast tego łańcuszka zrobić jakiś, z czegoś innego pasek. Więc będę kombinować, zobaczę może jakieś swoje stare torebki i może coś przerobię. No ale to mnie strasznie irytuje, bo praktycznie to nie trzyma, także trochę szkoda, bo 150 zł wydać na torebkę, z której się nie jest zadowolonym, no to trochę słabo. No także zobaczymy, co wykombinuję. No a teraz Wam szybko pokażę może, co kupiłam w Lidlu. Kupiłam 3 ręczniki. I to są ręczniki takie łazienkowe do rąk, 50 na 100. I tutaj mam jeszcze jeden, to jest taki sam, nie, to są podwójne ręczniki, 30 na 50, dwa takie ręczniczki. I tutaj jeden mam taki i on jest, jaki to jest rozmiar? 50 na 100, a czyli taki sam jak ten niebieski. No i ten podwójny dam mojej babci do prezentu świątecznego, bo ona używa takich ręczniczków w kuchni. No i jeszcze się zastanawiam, żeby dać jej jeden z tych, chyba ten szary też jej dam do prezentu, a ten niebieski zostawię dla nas, bo mamy łazienkę na niebiesko, więc będzie fajnie wyglądać, bardzo podoba mi się ten wzorek. I one były po 10 zł za sztukę.
więc cena w porządku. Kupiłam takie, jak to się nazywa, przyprawy do kawy w stylu katalońskim z cukrem i skórką pomarańczową i skórką cytrynową. Ja uwielbiam dodawać takie dodatki do kaw, także to i jeden jest o innym smaku, to jest o smaku amaretto, gorzkich migdałów. Tak więc zobaczymy, tu jest karmel i te i gorzkie migdały, tak? To jest tak, karmel i gorzkie migdały, tak więc też zobaczymy, jak to będzie smakować. W ogóle fajne te puszeczki i one były 6 zł za sztukę. Standardowo mozzarella. My rzadko kiedy używamy takiego normalnego sera, zazwyczaj właśnie jemy mozzarella. Banany też standardowo, te akurat nie należą do najładniejszych, no ale innych nie było, wszystkie były takie same. No i a już nie chciało mi się łazić po sklepach, żeby tam szukać innych bananów, bo nie miałam na to czasu. Z Cien takie chusteczki nawilżane, odświeżające. One są złotówkę za opakowanie. Ja je zawsze też trzymam w łazience. Były pierogi z Wirtu z truskawkami i serem. Były jeszcze z jagodami i serem. Także dzisiaj będzie obiadek za 4,50 one były. Kupiłam również jabłka. I koniecznie szampiony. To są szampiony. Moje dziecko uwielbia te jabłka. Tu jest 1,5 kg i one były za 4 zł. On takie 2 jabłuszka dziennie spokojnie zjada. On je uwielbia. To są jego ulubione jabłka, tak więc zawsze te szampiony kupujemy. No i dla niego jeszcze lubi się. On też je uwielbia. Nie dajemy mu ich codziennie. On dostaje tak co 3, co 4 dni takiego jednego lubisia, także też myślę, że to nie jest jakiś grzech. No a jednak wiecie, no coś tam słodkiego takiego. Jeden truskawkowy, jeden mleczny. Są jeszcze czekoladowe, ale czekoladowych raczej mu nie dajemy. No i upolowałam jeszcze z Nature Story miętowa limonka i to jest peelingująca pasta z białą glinką, ryżem i bambusem i udało mi się ją upolować, tak jak widzicie, za 8,50, 50% taniej, tu jest 100 ml. No i chciałabym tego używać na wieczór, tak więc zobaczymy, jak mi z tym wyjdzie. To jest do skóry wrażliwej, każdy rodzaj, skóra wrażliwa, każdy rodzaj, no więc tak jest to napisane. I tutaj było tak fajnie jeszcze napisane, że co to jest? To jest głęboko oczyszczający peeling, przyjemny masaż skóry przed snem jednocześnie. Dokładnie oczyszcza i zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia i usuwa zrogowaciały na skórek, odblokowuje pory, zapobiega powstawaniu niedoskonałości, pozostawia skórę odświeżoną, wygładza ją i wyrównuje koloryt. Tak więc tak nam obiecuje producent. Zobaczymy, czy to tak faktycznie będzie. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o moje zakupy w Lidlu dzisiaj. Ja pędzę ogarniać tutaj dom i zrobić jakiś obiadek. A jak mały się obudzi, to wtedy sobie zje. I wtedy jeszcze chcemy wyskoczyć na spacer na miasto przy okazji, też popatrzeć tam, zobaczyć w różne sklepy, co tam się dzieje ciekawego. Tak jak wam mówiłam, mały na obiad będzie miał dzisiaj pierogi, a ja robię sobie warzywa na patelnię. To są warzywa klasyczne z Lidla, połowa paczki. Tutaj gotuje mi się woda na makaron. Ja używam tego makaronu, bardzo, bardzo go lubię, jest pyszny. I tutaj mam z wczoraj dwa pulpeciki z tym moim ukochanym sosem, jak wam mówiłam, że wszyscy go tak lubią, że mój mąż kazał sobie jeszcze na następny dzień znowu zrobić i już nie chciałam takiego, wiecie, takiego jak spaghetti robić, tylko zrobiłam takie kulki, tak więc takie dwie kulki mi zostały z tym sosem i ja to sobie zmieszam z tymi warzywami i z makaronem i będę miała dzisiaj super obiad. Już widzę, że tu mi się zaczyna woda gotować, tak więc zaraz sobie tutaj wyrzucę. Zobaczymy, ile mi się zmieści. Jeszcze ugotuję troszkę więcej makaronu, bo Wiktorek bardzo lubi makaron i po prostu będę miała dla niego na podwieczorek jeszcze
Tak, myślę, że takie cztery wystarczą. Będę miała dwa na obiad i dwa dla niego zostaną. Tutaj mam wodę posoloną. No i to się będzie gotować. Chciałabym Wam pokazać taki myk na zamykanie wszystkich takich torebek właśnie foliowych. No i to jest zamykarka i pakowarka próżniowa. Ja ją kupiłam w Lidlu. I ja wiem, że w instrukcji obsługi jest napisane, że nie wolno stosować żadnych innych folii oprócz tych, które są do tego przystosowane. Ale muszę sobie poradzić jedną ręką. O! Ale ja Wam udowodnię, że można to zamknąć i nic się z tym absolutnie nie stanie. Ja zamykam wszystko, dosłownie wszystko, co jest w torebkach foliowych, co użyję, a wiem, że na następny raz, zanim użyję właśnie tą rzecz, to trochę potrwa i żeby nie wywietrzała, czy coś się złego z nią nie stało, to zamykam. I jak widzicie, jest zamknięte, nic się złego nie stało, opakowanie się nie roztopiło, czy nie wiem, coś złego, żeby się z tym stało. Widzicie, o, zamknięte. Tutaj też jest wszystko w porządku, tak jak było. Tak więc naprawdę, jeśli macie, to używajcie. Ja zamykam oczywiście serwędliny, różne tego typu rzeczy. Mrożonki, które zużywam do połowy opakowania i wszystko zamykam. Tak i jest o wiele dłużej świeże. Hej, wpadłam się tylko z Wami pożegnać. Właśnie byłam jeszcze raz na mieście, na spacerze i przy okazji upolowałam dla małego kurtkę częściową, ale też jest trochę za duża, więc będzie na później, może na wiosnę bardziej. No, ale to tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzień ze mną. Dziękuję i zapraszam do następnego filmu. Buziaki, pa, pa!